Pan poseł Murdzek, prosimy. Jakby można było w paru słowach określić wiedzę, a bardziej może rolę ABW, jeśli chodzi o przestępstwa gospodarcze, szczególnie VAT-owskie, bo no, mamy już jakiś obraz działań CBŚ-u, mamy obraz działań CBA, natomiast też jako prowadzący szkolenia dla pracowników czy funkcjonariuszy ABW, jak pan postrzegał tą rolę, jak ona wtedy była, a jaka powinna według pana być? Ja bym powiedział tak, bardzo się czuję jakby niekomfortowo, ponieważ ja nigdy nie miałem powodu na tyle umieć ocenić ABW, żeby jakieś sądy bardziej ogólne. Ale chciałbym, to może podzielę się dwoma moimi obserwacjami. Pierwsza jest taka, no ja miałem na kursach oficerskich tych pierwszego rzędu, pierwszych kolejnych, chociaż nie, na specjalistycznych też może miałem zajęcia. I muszę powiedzieć, że funkcjonariusze ABW to byli jednak absolwenci prawa, politologii, różnych, że tak powiem, językowych studiów. Ich świadomość ekonomiczna była niestety niewielka. I to było, znaczy rzeczywiście przygotowanie ich do tego, żeby oni zwalczali, identyfikowali przestępczość gospodarczą, to ciężka praca. Nie chcę twierdzić, że nie została wykonana, ale na pewno była bardzo trudna, bo nie tacy niestety kandydaci z tymi umiejętnościami i doświadczeniem do tej służby się zgłaszają. Ale też chciałbym powiedzieć tak, że ja pamiętam taką rozmowę na temat pewnych priorytetów zwalczania przestępczości gospodarczej przez ABW i mam wrażenie, że jedna duża sprawa mogła zaangażować tak dużą część funkcjonariuszy, że już być może w innych sprawach ona by po prostu nie miała ludzi do tego, żeby ją podjąć. Mam wrażenie, że nie powinienem tego tematu rozwijać, bo chyba tu wchodzę w obszar niejawny. W jakimkolwiek aspekcie było zaangażowanie w jakikolwiek temat związany z przestępczością VAT-owską według pana wiedzy ABW, czy? Tak, nie, no ja pamiętam z całą pewnością i to chyba nie jest tutaj, nie mam chyba obaw o naruszenie informacji niejawnej, bo to się chyba jakoś okazało, znaczy, że z całą pewnością ABW w momencie, kiedy się zainteresowała prętami zbrojeniowymi, to dosyć szybko znalazła sposób na to, żeby istotnie ograniczyć możliwość organizacji na prętach zbrojeniowych. I to zachowali się jakby służba, która właściwie dosyć szybko znalazła rozwiązanie do zwalczania tej formy przestępczości. A z pana wiedzy później jako dobrą praktykę przekazali, nie wiem, kolegom z CBŚ-u czy powiedzmy innym instytucjom? Prawdopodobnie tak, ale też no, trzeba mieć, to chyba nawet na liczbach czasami można pokazać, jak te postępowania wyglądają, że jednak w miarę służby się uczą rozpoznawać przestępczość gospodarczą. Wspomniał pan o też jakimś zaangażowaniu jako wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jak właśnie ten aspekt świadomości, aspekt wiedzy specjalistycznej no był przeszkodą, bo wiemy, że się zdarzały takie wyroki, które no niweczyły pracę policji na przykład poprzez no w punkcie startu umorzenie postępowania, czy później poprzez wyroki. Albo poprzez wskazania, że niech to będzie z kodeksu karno-skarbowego, a nie z kodeksu karnego. Ja bym powiedział niestety świadomość, znaczy, może zacznę od pewnych ram organizacyjnych. Ja przez chyba 3 lata byłem wykładowcą na takich kursach dla prokuratorów, którzy wchodzili w skład nowo powstających, jeszcze wtedy stosunkowo nowych komórek do zwalczania przestępczości gospodarczej. Chyba się inaczej nazywały, więc nie wiem, czy ta nazwa jest w pełni precyzyjna, ale większość prokuratorów, którzy byli na tym kursie, to byli młodzi prokuratorzy, to byli prokuratorzy o stażu, powiedzmy, góra kilkuletnim, może ze 3-4 osoby to byli prokuratorzy z takim stażem tam kilkunastoletnim, natomiast generalnie większość tych prokuratorów to byli ludzie ze stosunkowo krótkim stażem i niestety ich świadomość
nawet taka, gdzie szukać informacji na temat zagrożeń dla spraw ekonomicznych państwa, nawet tego nie bardzo wiedzieli, prawda? Więc tu niestety do tego stopnia, że niektórym musiałem wyjaśniać, że KRS to jest nie tylko elektroniczna baza danych, ale również archiwum, w którym można znaleźć bardzo ciekawe informacje, które dają ciekawy kontekst działalności przedsiębiorcy. Więc mam takie wrażenie, że niestety, no też oni byli prawnikami, a nie uczestnikami obrotu gospodarczego, więc też trudno od nich oczekiwać, żeby na początku pracy mieli tą wiedzę, ale niestety wyglądało to chyba słabo, no. Nie umiem znaleźć innego określenia. Czy wśród sędziów też podobny był problem zrozumienia tych mechanizmów gospodarczych? Prawdę mówiąc, nigdy nie miałem powodu, panie przewodniczący, stawać w sądzie, więc panie pośle, więc nie umiem tego ocenić. Okej. Czy miał pan okazję zajmować się w jakikolwiek sposób kwestią odzyskiwania mienia wynikającej z przestępczości gospodarczej, no jako też aspektu no całościowego przeciwdziałania? Według no naszej wiedzy, to jeśli chodzi o komisję, no to tutaj rzeczywiście wielkie wyzwanie i wielki niedosyt co do efektywności. Powiem tak, znowu kończąc na konkluzji pana posła, ja mam podobną. To znaczy rzeczywiście ludzie, którzy umieją wyłudzić poważne kredyty i mają w tym chociaż trochę doświadczenia, umieją je tak ukryć, że późniejsze poszukiwanie mienia, albo przynajmniej takimi metodami, jakimi mają, nie wiem, czy komornicy, czy spółki windykacyjne, jest bardzo trudne. Ja chyba byłem nawet, ktoś mnie jakoś tam wpisał na listę czy uczestników jakiegoś spotkania w Komendzie Głównej Policji, gdzie była właśnie mowa o tym, jak można inaczej zorganizować, skuteczniej zorganizować pracę tej komórki, która zajmowała się odzyskiwaniem mienia. Powiem zupełnie szczerze, uznałem moją obecność tam za bezcelową, ponieważ ja nie miałem tam nic do dodania. Natomiast moje doświadczenia jako firmy detektywistycznej są takie, że nawet jeżeli kilkakrotnie wierzyciele zwracali się do nas o pomoc i prośbę o pomoc w identyfikacji majątku, to prawie nigdy nam się tego nie udało zrobić, albo przynajmniej w taki sposób, żeby to, co się dało odzyskać, było istotną częścią majątku, że tak powiem, zdefraudowanego, czy w jakiś inny sposób sprzeniewierzonego. Powiedziałbym, migracje, raje podatkowe, ukrywanie na podstawione osoby. Często nawet wiemy, kto to jest, tylko nie sposób udowodnić, że ta osoba jest, że tak powiem, powiernikiem nie swojego majątku. Różne sprawy ze skargą pauliańską. Niestety, to ja powiem, przepraszam za kolokwialne określenie, takie trochę lizanie lizaka przez szybę. No, więc może nawet udało się coś widzieć, ale egzekucja bardzo trudna. Wydaje mi się, że to jest tutaj procedury takie komornicze, wydają mi się niewystarczające. Tu trzeba chyba procedury, jak przy praniu pieniędzy być może stosować. No, chociaż często to jest to samo, ale znowu, trochę bardziej odnosząc się do konkluzji pana posła niż do pytania, potwierdzam, to bardzo trudne i mi się wydaje, że jest bardzo trudno. Narzędzia, nie angażując do bardzo poważnych środków, nie wiem, techniki operacyjnej czy innych, osiągnąć sukces. I ostatnie moje pytanie, prośba o taką całościową w miarę ocenę według pana, czy opis sytuacji z pana wiedzy wynikający, jakich narzędzi prawnych, organizacyjnych, technicznych według pana brakowało w taki istotny sposób, żeby ta skuteczność walki z przestępczością podatkową była większa? Czyli prawne, organizacyjne, finansowe, techniczno-technologiczne, jako osobne jakby tematy, w każdym może jakiś przykład, co według pana było jakimś takim brakiem zmniejszającym skuteczność? Od razu chciałbym zastrzec, ja jestem człowiekiem o bardzo sprofilowanych poglądach, więc nie jestem w stanie powiedzieć czegoś. Według swojej oceny, bo to nie chodzi o jakieś opracowania, tylko według właśnie dokładnie pana wiedzy. Znaczy, jeżeli chodzi o systemy podatkowe, to ja jestem niestety zwolennikiem krzywej Laffera albo, że tak powiem, logiki, więc wydaje mi się, że system podatkowy lepiej upraszczać
i być może te obciążenia, dużo lepiej szukać kompromisu pomiędzy potrzebami państwa i społeczeństwa, a perspektywami wzrostu gospodarczego, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby maksymalizować zysk, ale też wzrost gospodarczy, bo to o to chodzi. Natomiast znowu, już dużo bardziej precyzyjnie odpowiadając na pana pytanie, ja to już wplatałem kilka razy, bo nie mogłem się przed tym powstrzymać. Znaczy, rzeczywiście, jakbyśmy monitorowali te grupy, które wprowadzają do obrotu czy pręty zbrojeniowe, czy paliwa, to widzieliśmy pewne charakterystyczne odciski palców tego rodzaju działania. No, widzieliśmy, że jeżeli spółka przy określonej cenie, przy określonych zachowaniach rynkowych, a potem analizowaliśmy, co to są za ludzie. I nagle się okazało, że właściwie z prawdopodobieństwem 50-60% wracamy do tych samych ludzi. Tak? Zresztą to oni też, jeżeli państwo zaczynało być trochę skuteczne w tym obszarze ograniczania im nadużyć, to oni migrowali, dosyć szybko to czuli. Być może mieli wiedzę wyprzedzającą, bardzo nieprzyjemnie mi jest to mówić, ale być może mieli. W każdym razie to oni też w pierwszej kolejności zmieniali branżę, jeżeli działanie skuteczności państwa się poprawiało. Natomiast miałem wrażenie, że mamy do czynienia z kilkoma dobrze zorganizowanymi grupami przestępczymi o bardzo wysokim budżecie. Gdyby zastosować po prostu mechanizmy policyjne takie, jakie się robi wobec dealerów narkotyków, czy nie wiem, równie, to być może, ja nie chcę twierdzić, że problem byłby rozwiązany, bo oczywiście nie, bo to zawsze jest taki obszar, który skontrolować jest bardzo trudno, ale byśmy tych parę osób, to ileś milionów przychodów czy miliardów do budżetu byłoby więcej i jakby poprę to też tym argumentem, powołując się na ten przypadek Centralnego Biura Śledczego, które zlikwidowało tą grupę i według mnie bardzo wiarygodnych szacunków szacowała, że ona wprowadziła do obrotu 400 tysięcy ton oleju napędowego. A to była de facto zorganizowana grupa przestępcza. Ale moje pytanie było, czego brakowało? No. Tego, właśnie tego trochę instrumentarium prawnego, czyli jednak na przykład doprecyzowania przepisów, żeby te grupy traktować jako zorganizowane grupy przestępcze, a nie chyba tylko analizować, czy to jest jeszcze zwykłe przestępstwo gospodarcze, czy to już jest coś bardziej skomplikowanego. I chyba właśnie tej umiejętności podejmowania decyzji, być może jakichś bardziej precyzyjnych wytycznych pod kątem wymiaru sprawiedliwości, żeby jednak w momencie, kiedy i prokuratura, i sąd widzi taką strukturę, no to żeby uznać, że to jest zorganizowana grupa przestępcza i pozwalać służbom na stosowanie kontroli operacyjnej. I pewnie też w przeciwieństwie do bardzo wielu ekspertów, którzy uważają, że służb o uprawnieniach do czynności operacyjno-rozpoznawczych jest za dużo, ja bym powiedział, że służbie celnej bardzo by się przydały. I trochę za mało, że mają tylko tą obserwację, a myślę, że wtedy i oni widząc i akcyzę, i VAT na paliwach, pewnie by sobie z tym lepiej poradzili, niż szukając tych wspólnych jakichś tam metod koordynacyjnych z wywiadem skarbowym, czy tam z pionem kontroli skarbowej. No, tu mi się nasunęło pytanie, przepraszam, ale muszę jeszcze tu zadać, jeżeli chodzi o tą przestępczość zorganizowaną. W pewnym momencie, zaraz na początku zmiany rządu, zlikwidowano ten pion przestępczości zorganizowanej w prokuraturze generalnej. Czy pan wie o tym, że taka sytuacja miała miejsce i potem zastąpiono to w zasadzie pionem przestępczości gospodarczej? Raporty zaczęły mówić o przestępczości gospodarczej. Ta zorganizowana już była trochę na niższym szczeblu. Jak pan oceniał tą zmianę? Myśli pan o 2007-2008 roku? Nie, w 2009 roku. W którym? W 2009. W 2009, już później. Zlikwidowano. Panie przewodniczący, ja mam taki problem, bo ja nie bardzo w ogóle się przywiązuję do struktur. Ja uważam, że gdyby był dobrze wyszkolony zespół fachowców, to czy on by się nazywał od przestępczości zorganizowanej, czy gospodarczej, czy takiej, czy innej, nie miałoby większego znaczenia, więc wydaje mi się, że tu większym problemem było to. Ja też nie chcę nikogo o to obciążać, bo to po prostu tej wiedzy jeszcze nie było. Ja przerzucę, w początku lat 90. też nie wiedzieliśmy, jak funkcjonuje wolny rynek, prawda? No więc nie chcę. Dziękuję tak, bardzo. Nie umiem na to odpowiedzieć dobrze. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Czy pan jeszcze ma coś do dodania? Pan Piotrniańczyk? Nie, dziękuję bardzo. W takim razie po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy pana o terminie, w którym będzie pan mógł go podpisać. Na tym kończymy ten punkt porządku dziennego. Dziękuję świadkowi za przybycie. Ponieważ wyczerpaliśmy porządek dzienny, zamykam posiedzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.